Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Granat Planszy. Chciałem Wam się opowiedzieć na temat trzech gier kościanych od Black Monka. Będą to Chupacabra, będą to Kości Cthulhu oraz Kości Zombie. Kości Cthulhu pokazuję w ten sposób, bo tak naprawdę jest to blister, którym jest jedna kość oraz znaczniki, które tutaj widzicie. I zacznę właśnie od tej gry, powiem Wam szybko, o co w niej chodzi i jak się w nią gra. Czyli Kości Cthulhu jest to tak naprawdę jedna kość, na której mamy różne symbole. Oprócz tego dostajemy znaczniki szklane, tak zwane znaczniki poczytalności. I rozgrywka wygląda w ten sposób, że w grę mogą grać od dwóch do więcej graczy, lepiej jak jest przynajmniej trzech lub więcej. Każdy z graczy otrzymuje trzy znaczniki poczytalności i w swojej rundzie gracz wybiera kogoś, kogo będzie atakował, czyli swojego przeciwnika, a następnie rzuca kością. Rzucamy kością, rozstrzygamy wynik kości. Gracz, który był atakowany, rzuca kością, jakby oddając atakującemu, i potem kolejny gracz wybiera swojego przeciwnika. Obaj rzucają kością i gramy do momentu, w którym jeden z graczy zostanie mu jakikolwiek znacznik poczytalności. Jeżeli tak się stanie, wygrywa on grę i kończymy rozgrywkę. Czyli gramy do momentu, aż przynajmniej wszyscy gracze nie będą mieć tych, oprócz jednego, tych znaczników. I teraz jakie mamy symbole i jak to wygląda. Czyli załóżmy, że jestem tym graczem, tu jest gracz, ja atakuję go, rzucam kością, rozstrzygam to, co to jest zrobione, potem on rzuca, rozstrzygamy i gra toczy się dalej. Jakie mamy tutaj możliwości? Po pierwsze mamy żółty znak. Żółty znak to symbol, który oznacza, że mój cel, czyli jeżeli ja atakuję kogoś, to traci na rzecz Cthulhu swoją poczytalność. Druga możliwość to macka. Macka jest ciekawa, bo jeżeli atakuje gracza, to jeżeli wypadnie macka, to gracz, którego atakuje, musi oddać mi jeden ze swoich przytomnych poczytalności. Jeżeli on wrzuci mackę, a ja go atakowałem, to mimo to, że to ja go atakowałem, to i tak musi mi oddać do poczytalności. Czyli macka działa zawsze na korzyść atakującego. Następnie mamy znak starszych bogów. Już go odnajduję. Wygląda on w ten sposób. Znak starszych bogów. Znak starszych bogów działa w ten sposób, że otrzymuje się jeden żeton poczytalności od Cthulhu, czyli od puli, która leży na środku stołu. Mamy też oczywiście, jak to w kościach Cthulhu, symbol Cthulhu. I symbol Cthulhu oznacza to, że wszyscy oddają do Cthulhu jeden symbol poczytalności. I na końcu mamy jeszcze możliwość, czyli mamy oko. Oko Horusa, czyli taki Joker. Jeżeli tak też wypadnie mi, to sam decyduję, co wyrzuciłem. Ciekawe, bardzo fajna rzecz. Jeżeli gracz nie ma żetonów poczytalności, to nadal w tej grze uczestniczy. To znaczy, jeżeli odzyska poczytalność od Cthulhu, po prostu kontynuuje grę, ale może też po prostu, będąc takim jakby niepoczytalnym, szalonym, przeszkadzać innym graczom i starać się robić im jakieś tam kuku. Także pomimo tego, że odpada, to ma wpływ na dalsze los rozgrywki. I tak jak powiedziałem, gramy do momentu, aż ktoś z nas po prostu tych żetonów poczytalności, znaczy jako jedyny będzie je miał na stole. Tak się gra w Kości Cthulhu. Teraz pokażę Wam drugą grę i będą to Kości Zombie. Kości Zombie otrzymujemy w takim opakowaniu, którym przypomina może trochę takie coś na ciastka. Otrzymujemy tutaj 13 kości, 6 w kolorze zielonym, 4 w kolorze żółtym i 3 w kolorze czerwonym. W kościach zombie możemy grać w ile chcemy osób. Jest tutaj gra nielimitowana, ponieważ te kości po prostu używa tylko jeden gracz w swojej rundzie. I gra polega na tym, że wcieramy się w zombie i biegamy za trzema typami ludzi, czyli za takimi niedorajdami, dziećmi może, nie wiem, no w każdym razie niedorajdy. Normalni ludzie, którzy się jakoś tam bronią przed nami, i żołnierze, którzy się bardzo bronią przed nami. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że na każdej z tych kości mamy trzy rodzaje symbolów.
Po pierwsze mamy mózg, oznacza on to, że po prostu dopadliśmy gościa i zżarliśmy mózg i jest bardzo dobrze dla nas. Mamy łapki, to znaczy, że gościu był bardzo blisko nas, ale nam niestety uciekł. No i mamy taki znaczek uderzenia, to znaczy, że niestety stawia opór nasza ofiara i nas uderzyła, czy tam zastrzeliła nam w głowę, czy cokolwiek innego. I teraz mózgi to punkty, gramy do 13 w tej grze. Stópki to możliwość przerzucenia kości, natomiast to jest trzy takie symbole, kończą naszą rundę i jakby w tej rundzie zawsze otrzymamy wynik 0, czyli po prostu odstrzelą nam głowę i koniec. I teraz jak wygląda gra? Wszystkie te kości, na tych kościach zielonych najwięcej jest mózgów, jest tylko jedno uderzenie. Na żółtych jest trochę więcej uderzeń, no i na czerwonych jest najwięcej uderzeń. Wszystko wrzucamy do tej półeczki. Robimy coś takiego i wyciągamy trzy kości. Trzema kości rzucam i patrzę na wynik. No mój wynik jest bardzo fajny, bo mam wszystkiego akurat po jednym. Czyli mam punkt, mam przerzut i mam uderzenie. Uderzenie zostaje, punkt zostaje, mogę skończyć rundę, wziąć jeden punkt, kolejny gracz będzie grał. Jeżeli tak uzbieram 13 i będę jako pierwszy, wygram grę. Mogę też, mając stópki, dobrać dwie kości na chybił trafił i te stópki przerzucić. To jest ryzyko oczywiście, ja tak zrobię powiedzmy. No i zdobyłem kolejny mózg, ale też zdobyłem kolejną ranę. No ale znowu mam stópki. Okej, zaryzykuję, aczkolwiek to głupie, ponieważ cały czas ryzykuję rzucając zieloną kością. No i faktycznie to było głupie, bo mam w tym momencie trzy uderzenia, trzy mózgi i kolejne stópki, ale to kończy moją rundę, bo po prostu odstrzelono mi głowę. Także tak wygląda rozgrywka. Jeżeli w którejś turze któryś gracz ma 13 lub więcej punktów, dogrywamy turę do końca, sprawdzamy kto ma najwięcej punktów, czy zjadł najwięcej mózgów i ten gracz jest graczem wygrywającym. Czyli taka typowa gra z kategorii push your luck na kościach. No i na końcu mamy grę Chupacabra Przetrwaj noc. Jest to gra, w której otrzymujemy 24 kości i to jest bardzo ważne, bo w tej grze mamy stricte limit graczy, można grać od 2 do 4 graczy, kości 24, jeżeli gramy na fulla używamy wszystkich kości, dlatego że zawsze w rozgrywce każdy z graczy otrzymuje 6 kości na początek. 6 kości na początek i na czym polega gra? W grze wcielamy się w hodowców swoich wspaniałych zwierząt hodowlanych, czyli kur, czyli kus, albo wołów, czy tam krów, jak tam chcecie. I chcemy być jedynym farmerem, któremu wszystko przeżyło i Chupacabra go nie napadł lub nieskutecznie go napadał. W grze występują też na tych kościach, na jednej ze ścianek, symbole Chupacabry. Chupacabra to taki wredny zjadacz, potwór, który zjada nam to, co chcemy hodować, tak? Czyli to, co jest dla nas ważne. Jak wygląda rozgrywka? Rozgrywka wygląda w ten sposób, że symultanicznie rzucamy kośćmi i począwszy od gracza rozpoczynającego, musimy to ustalić, rozpatrujemy sobie wyniki na kościach. Tak jak powiedziałem, na kościach może wypaść kura, dwie kury, koza lub krowa. Zagram dla Was jedną rundę. Wygląda to w ten sposób, akurat kiepska runda. Może przerzucę tę. O! Wygląda w ten sposób, że robimy sobie statka. Układamy sobie kości statkami. Czyli ten rolnik ma stado 4 kóz, 2 kur i 1 wołu. Ten natomiast ma 2 woły, 2 kozy i 2 kury. Oraz symbol Chupacabry. Ten nie robi nic temu, no bo nie ma tej Chupacabry. Natomiast ten może zrobić temu kuku. Dlaczego? Dlatego, że jedna Chupacabra zjada albo dwie kury, albo jedną kozę, albo pół wołu. I teraz ważne, Chupacabra, jeżeli ma coś zjeść, to musi zjeść całość. Nie może zrobić tak, że zje tylko jedną kózkę, a resztę zostawi, musi zjeść całość. Więc ciekawa sytuacja, dlatego, że kózki są chronione, za mało Chupacabra, żeby zjadł tą krowę, ale może zjeść te kurki, bo są dwie. Więc zjada te kurki. Te kurki przechodzą do tego farmera i gramy dalej. Czyli rzucamy teraz dalej, znowu robimy to samo ustawienie. No i jakby to jest nieistotne, dlatego że ten wrócił tylko jednego Chupacabrę, nic się nie dzieje. No i gramy tak do momentu, w którym jeden z rolników nie ma po prostu żadnych kości przed sobą, jeden z farmerów nie ma żadnych kości przed sobą. Co ważne,
jeżeli jakimś cudem na wszystkich kościach, które zostały farmerowi, wypadną czupakabry, to wtedy jest specjalna zasada, taka trochę chroniąca od takiej dotkliwej porażki, że w takim przypadku taka czupakabra, taka grupa czupakabr, czy jedna czupakabra, jeżeli to jest na jednej kości, może zjeść dowolne stado jakiegoś przeciwnika. Także tak wygląda rozgrywka w grę Czupakabra Przetrwaj Noc. I tak w ogóle wyglądały gry Zombie, Kości, Czupakabra Przetrwaj Noc oraz Kości Cthulhu, które wydało wydawnictwo Black Monk. Dziękuję za obejrzenie filmiku instruktażowego. Mam nadzieję, że widzimy się za tydzień i oczywiście zapraszam Was do posłuchania tego, co mamy do pytania na temat tych gier na znad planszy, gdzie znajdziecie nasz podcast. Dzięki, do zobaczenia i do usłyszenia. O, i wszystko rozwaliłem na koniec. Cześć!